Nadchodzące tygodnie to szansa dla mieszkańców na udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, o których już teraz w bloku ogłoszeń. Rusza nabór wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. Już teraz możesz zgłosić swoją kandydaturę, żeby móc nieść pomoc drugiemu. Szczegółowe informacje podane są na stronie www.szlachetnapaczka.pl/superw. W okresie od sierpnia do grudnia 2019 roku Urząd Miasta Wąbrzeźno realizować będzie projekt pod nazwą Planowanie z mieszkańcami, w ramach którego przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Jeziornej w Wąbrzeźnie. 26 września o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej amfiteatru odbędzie się spotkanie z mieszkańcami ulic Chełmińskiej i Jeziornej. Zapraszamy! Twórca postaci komisarza Bernarda Grossa z Komisariatu Policji w Chełmży zagości już w ten piątek w Wąbrzeźnie. Spotkanie autorskie z Robertem Małeckim odbędzie się 27 września o godzinie 11:30 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Wąbrzeski Dom Kultury zachęca do składania prac plastycznych w konkursie Wakacyjna Przygoda. Udział wziąć mogą dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Prace należy dostarczyć do 27 września. Po raz kolejny aktorzy krakowskiego studia teatralnego zapraszają najmłodszych na spektakl. 27 września o godzinie 17 w Wąbrzeskim Domu Kultury zostanie wystawiona Śpiąca Królewna. Bilety do nabycia w kasie WDK. Burmistrz Wąbrzeźna oraz Fundacja Global Eco zapraszają na spotkania informacyjne, proekologiczne programy dotacyjne, dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, źródła ciepła i termomodernizację budynku. 30 września o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 3 będzie można uzyskać doradztwo m.in. w zakresie sporządzania wniosków oraz doboru instalacji. Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwa Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce pod nazwą Mój Prąd. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Nabór wniosków prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wąbrzeska Biblioteka, Narodowe Centrum Kultury i Grupa Fabryka zapraszają na rokową muzyczną lekcję historii. 2 października o godzinie 17 zespół wykona w pop-rockowych aranżacjach utwory nawiązujące do różnych wydarzeń historycznych. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wejściówki wydawane bezpłatnie przez organizatorów. Wyznaczono datę kolejnego spotkania przedsiębiorców. Tym razem inicjatywa znana pod hasłem Śniadanie Rzemiosła i Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego odbędzie się 4 października. Tego dnia omówione zostaną tematy podatku VAT, zmian dotyczących kas fiskalnych online czy mechanizmu podzielonej płatności. 4 października wąbrzeźnianie będą mogli powitać jesień na rynku podczas okolicznościowego jarmarku. Dokładny program imprezy dostępny wkrótce. Znajdźmy wspólny język. Pod takim hasłem przebiega w tym roku ogólnopolska akcja Noc Bibliotek. Wąbrzeska jednostka zaprasza w swoje progi 5 października już od godziny 16. Na początek spotkanie z chińską rodziną. Następnie warsztaty artystyczne skupiające się wokół postaci Vincenta Van Gogha. Wieczorem jedyna w swoim rodzaju impreza prowadzona przez firmę Silent Sound. Cicha dyskoteka to kreatywna i niebanalna impreza w słuchawkach. Darmowe wejściówki na to wydarzenie do odbioru w bibliotece. Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Śladami Budowli Sakralnych. Prace należy dostarczyć do WDK do 4 października. Tego dnia mija również termin przyjmowania zgłoszeń do Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Religijnej Sacrosong.
W tym roku muzyczne spotkanie odbędzie się 18 października o godzinie 10. Dzieci z zerówek oraz klasy 1-6 mogą wziąć udział w konkursie recytatorskim Stanisław Jachowicz dzieciom. Na zgłoszenia WDK czeka do 5 października. Do 11 października można zgłaszać kandydatury w konkursie Polskie Zapomniane Cmentarze. Maksymalnie 5 wywołanych zdjęć należy dostarczyć do Wąbrzeskiego Domu Kultury. Blok zabaw Jesienne Animki odbędzie się 15 października w WDK. Placówka na zgłoszenia czeka do 8 października. Liczba miejsc ograniczona. 24 listopada o godzinie 18 na scenie WDK ponownie wystąpi znany już wąbrzeskiej publiczności Andrzej Kubacki. Można już kupować bilety na to wydarzenie. Po wakacyjnej przerwie ruszył nabór do kół zainteresowań działających w strukturach Wąbrzeskiego Domu Kultury. Wykaz sekcji i terminy zapisów znajdą Państwo na stronie placówki. Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń na stronie WDK, Urzędu Miasta oraz portalach społecznościowych. Planowane inicjatywy rozpisane są także w informatorze imprez na 2019 rok. Szerszych informacji na temat wydarzeń udzielają organizatorzy.